Ty, chopy, dzwoniło się miejsce na grubie. Jak jeno skończa ta szkoła, łycie załatwi mnie przyjęcie. Ale już ja też będę górnikiem, jak mój dziadek i faty. Ej, Ludwiś, a ty co będziesz robił? Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Kradzionków w ciągu swojej historii, a ta historia jest bardzo bogata, wydał bardzo wielu kapłanów. Taką postacią bogatą wierności Chrystusowi był jeden Radzionkowianin, ojciec Ludwik Wrodarczyk, obrad Maryi Niepokalanej. Urodził się 25 sierpnia 1907 roku w Radzionkowie, a rodzicami byli Karol i Justyna z domu Wrodarczyk. Dzieci było sporo. Pierwszy była Helena, drugi był Ludwik, trzeci był Piotr, potem była Gertruda, Jadwiga, Klara, Berta i najmłodszy Józef. Babka moja, a matka ojca Ludwika, była osobą niesamowicie religijną. Jak słyszałem od starszych ludzi, kiedy byłem młodzieńcem, że nazywano ją Święta Justyna, bo uważała, że tylko życie z Panem Bogiem, modlitwa, msza święta, prace, które trzeba było wykonywać w gospodarstwie, to było najważniejsze. Ludwik Wrodarczyk urodził się w 1907 roku. Można ten czas nazwać takim radzionkowskim Belle Époque. Wówczas właśnie w Radzionkowie dokonuje się największy chyba rozwój cywilizacyjny. Kilka lat przed jego narodzeniem Radzionków zyskuje sieć wodociągową. Rok po jego narodzeniu w Radzionkowie mamy prąd elektryczny. Brukowane są ulice, brukowany jest plac targowy. Wtedy również w ciągu 30 lat prawie czterokrotnie wzrasta liczba mieszkańców. Obowiązywały tutaj typowe grupy społeczne dla wsi. Rodzina Wrodarczyków, tak samo jak sporo innych rodzin, należało do warstwy tak zwanych bauerów, czyli to była taka elita, jeżeli chodzi o posiadaną ziemię i o zamożność. W rodzinie Ludwika Wrodarczyka były zachowane te śląskie tradycje. W tak tradycyjnym śląskim środowisku kolosalną rolę odgrywał Kościół. To są przecież nie tak odległe czasy, kiedy był okres Kulturkampfu, kiedy właśnie Kościół wystąpił w obronie praw do używania tak zwanego Muttersprache, czyli w naszym wypadku polskiego, w tej odmianie śląskiej. W Radzionkowie był taki zwyczaj, który ja pamiętam jeszcze jako młody synek, że do Kościoła nie chodziło się tylko w niedzielę na mszę świętą. Do Kościoła się chodziło prawie codziennie. To pragnienie kapłaństwa było niego bardzo wielkie. Kiedy byłem chłopcem, to idąc z Radzionkowa z ulicy Sobieskiego do szkoły, trzeba było przejść przez plac kościelny. To zawsze do kościoła wchodził. Idąc do szkoły, wracałem do szkoły. A kiedy było 40-godzinne nabożeństwo, kiedy był stawiony na święty sakrament, to do domu nie wracał. Jak przyszedł, to całe południe spędzał w kościele.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Modlił się o swoje kapłaństwo, o dar powołania. Skoro mając świadectwo w ręce ze szkoły podstawowej, już był zdecydowany, żeby udać się do niższego seminarium duchownego oblatów. Chłopak po podstawówce. Niesamowita rzecz. W ostatni dzień szkoły poszedł do domu ze świadectwem i czekał już na niego ojciec, który miał mu coś do powiedzenia. Ludwik, ty bierz karbitka i idź na Johanka. Tato, choby ino godzina być księdzem, ale jo nim byda. Nastała cisza. Było jasne, że Ludwik chce być księdzem. Ludwik chce być oblatem Maryi Niepokalanej i chce udać się do seminarium, małego seminarium w Lublińcu. Ta droga do kapłaństwa tak łatwa nie była, ponieważ Ludwik był bardzo słabego zdrowia. Cierpiał na żołądek, był w szpitalu. Nikt nie dawał szans, że on wróci z powrotem do seminarium. Przełożeni tak samo. Ale wiadomo, że Ojczynków jest w sąsiedztwie piekar, gdzie Matka Boska Piekarska z Bytomia szedł do piekar, gdzie się często modlił przed obrazem Matki Boskiej Piekarskiej. I po roku wrócił z powrotem do seminarium. Wszyscy byli zaskoczeni, że on wraca. Pisze w liście swoim do rodziców, że idźcie do Matki Boskiej, do piekar i podziękujcie Matce Boskiej, bo ona mi zdrowie przywróciła. Droga była długa. Małe seminarium duchowne w Lublińcu, później Krotoszyn, Obra, święcenia kapłańskie. Był bardzo dobrym uczniem, solidnym. Uczył się wielu języków obcych. I grekę, i łacinę znał. I znał rosyjski, i ukraiński, i niemiecki, i francuski. Dlatego to mu pomogło w tym, żeby później tam, w okopach, rozmawiać, dogadać się z każdym. Święcenia przyjmuje 10 czerwca 1933 roku, 13 czerwca 1933 są prymice w Łazienkowskim Kościele. Procedamus! Brodarczyk od dzieciństwa miał trzy marzenia. Zostać księdzem, choćby jedna godzina, zostać świętym i umrzeć śmiercią męczeńską.
był dobrym księdzem, nie tylko godzinę, ale Bóg mu to przedłużył do 10 lat. Życie jego było życiem nacechowanym świętością. To nie było pragnienie świętości po śmierci. To było pragnienie być świętym na co dzień. Dla każdego człowieka, którego spotkał tutaj w Polsce i później tam na granicy polsko-ukraińskiej w okopach na Wołyniu, gdzie każdemu człowiekowi bez względu na wiarę, zapatrywania, na jego status, Ludwik pomagał, jak tylko mógł. Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Z opowieści mojej mamy to pamiętam, że był to wyjątkowy człowiek. Nie tylko był kapłanem, ale uwielbiał muzykę sakralną. No i mnie się wydaje, że ten gen został przekazany akurat na mnie. Ja jeden z rodziny gram na organach w kościele świętego Wojciecha w Radzionkowie od 40 lat. On uwielbiał wszystkie pieśni maryjne, ponieważ był oblatem, a to było zgromadzenie maryjne. W 1939 roku, kiedy już czuć wojnę, otrzymuje dekret, że ma zostać pierwszym proboszczem w okopach na Wołyniu. W małej miejscowości, odległej dawniejszej przedwojennej granicy między Rosją Sowiecką a Polską, było 5 kilometrów. Przybywa do tej miejscowości 26 kwietnia. Witamy księdza, szczęść Boże, zapraszamy! Wiemy, że jak przysyłał listy, to właśnie wspominał, że bardzo trudne są warunki, że bieda w tych rejonach jest. Droga mamo, bracia i siostry, pracy tu zawsze dosyć, najwięcej w odpusty, święta i niedzielę. Niektórzy przychodzą z odległości 100 kilometrów, a nawet i dalej. Podczas ostatniego odpustu słuchałem długo spowiedzi. Przyszedł już czas, żeby odprawić mszę świętą i wygłosić kazanie. Nie mogłem się wydostać. Do spowiedzi tylu ludzi, taki natłok, że ma się wrażenie, że konfesjonał połamią. Ludność tutaj bardzo biedna. Jeden musi sprzedać kilka jaj lub sera, kurę lub żyta, żeby kupić sobie soli i nafty. Dzieci często do szkoły nie chodzą, zwłaszcza w zimie. Dlaczego? Na ubranie nie ma pieniędzy. A gdy ojciec kupi buty, to dziecko, które chodzi do szkoły rano, przyjdzie w południe do domu, a brat lub siostra pozbawione butów musi siedzieć w domu. Pracuję tam właściwie w takim kotle narodowościowym, bo tam byli tak. Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi, Rosjanie, a w 1941 roku przychodzą Niemcy. Zajmował się tam i zielarstwem, i leczył ludzi, i był takim wyjątkowym. No, ci ludzie, którzy nam tam to przekazywali, to mówili, że to był człowiek wyjątkowo święty. Mało tego, był bardzo uczynny. Nawet w taką uroczystość odpustową przyszła kiedyś kobieta zapłakana, że jej córka jest bardzo chora, ma silną temperaturę. Thank you.
Szczęść Boże, szczęść Boże. Do 20 km nie było żadnego lekarza. Dlatego dowiadując się, że ona jest chora, idzie. Oczywiście daje polecenia, co zrobić, żeby się tej choroby uszyć. Ona wyzdrowiała. I wiele takich rzeczy tam właśnie opisują ci tamtejsi ludzie. I spełniał taką posługę, może być samarytańską, medyczną. Tu jest takie na ból brzucha. Proszę to dawać 2 razy na dzień i po 3 dniach ból powinien ustąpić. Uczy ludzi, jak zachować zdrowie, higienę osobistą. Aptekarzu drogi, czasy ciężkie, ludziom brakuje lekarz. Przedbędą zawsze w tych miejscowościach. Żydzi mieli apteki. I on z tymi Żydami także rozwija kontakt, że oni wszystko przygotowują mu lekarstwa, co potrzebują jego pełno parafianie. Dodamy trochę do tego specyfiku. Oddał im wszystko. Leczył ich, nauczył ich roli, bo i ziemniaki przywoził i swoje skarpetki ciepłe to jeszcze oddał drugim, także był tylko na ich wezwania i gdy ktoś coś potrzebował, to ojciec Ludwik mikstury robił i leczył. Także był kapłanem nie tylko dla Polaków, ale był i dla Ukraińców, i dla wszystkich. I Żyda miał na parafii, który grał na organach. I także z tych opowieści wszystkich to naprawdę był świętym kapłanem. To wychowanie surowe, aczkolwiek pełne miłości, które wyniósł ze swojej rodziny górniczej, wielodzietnej, zaowocowało w nieprawdopodobny sposób w takiej posłudze kapłańskiej. Wiemy o tym, że 200 km czasami jeździł, żeby służyć Ewangelią, służyć Eucharystią, leczyć ludzi. W tym czasie, kiedy nie był kapłanem, on dotarł do województwa żytomierskiego i kijowskiego, tam, gdzie my teraz pracujemy, gdzie po 60 latach przyszli misjonarze oblaci, gdzie założyli 18 parafii, jego krew stała się nasieniem dla wielu innych chrześcijan. Co ty robisz? Ruen! Curyk! Curyk! Był to czas niełatwy, bo opisują, że 2 razy do tej miejscowości przychodzą Niemcy, do tego kopów. Chcą spalić kościół. A on pochodzi ze Śląska. Miał też po niemiecku. Więc rozmawia, traktuje z tymi Niemcami, z tymi wojskowymi. I tych ludzi, po prostu biednych ludzi, ochrania przed niebezpieczeństwem utraty życia. Idź szybciej. W 2001 roku ojciec Ludwik Rodaczyk został oznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata na wniosek dzisiaj mieszkańca Kanady, a kiedyś małego chłopca, którego z bratem ukrywał najpierw na parafii w okopach, a później w lesie, donosząc mu jedzenie. Wiemy o przykładzie organisty, który też był Żydem, który był ukrywany przez księdza Ludwika Rodaczyka. I to są takie proste, oczywiste dowody na to, że swoje życie nie cenił tak bardzo jak życie innych. Kiedy przychodziły czasy trudne, prześladowań, napaści Ukraińców, tych band rozmaitych, całymi nocami krzyżem leżał przed tabernakulum, przed Najświętszym Sakramentem. I wracał dopiero nad ranem.
oczywiście wyziemnięty, bo to przecież zima. Ludzie uciekali, bo bali się tego, że coraz to bardziej przybliżają się do okopów, bandy ukraińskie. I wtedy powiedział tak, on jest posłany jako pasterz. I on to będzie do końca. Ojcze Ludwiku, musimy uciekać. Grupy banderowskie już są we wsi, wszyscy nas pozabijają, uciekajmy. Ja tu zostaję, nie dam kościoła zniszczyć ani spalić. Ale wszyscy nas pozabijają. Napad był dzień z 5 na 6 grudnia. A jak jest w kościele. I z opisu wynika tak, że te drzwi kościoła zatrzeszczały. Wtedy Ukraińcy u nas zwrócił uwagę przy do kościoła i z tego kościoła go wywlekli. Szachraj! Szachraj i swą moc! Wezmij go! On nie uciekł. On nie zdradził. Wielu uciekło. W tym chaosie, w tym piekle na ziemi, w którym była wojna, w którym były rzezi, on pozostał do końca wiernym. Tam go po prostu związano i wlekło go za saniami do Karpiłówki, gdzie dokonano tego męczeństwa. W nocy go torturowano. Tortury musiały być dosyć wielkie, gdzie posłyszał krzyk. Ale w tym domu, gdzie on był, gdzie go torturowano, na ściany pokazały, wzięły się plamy krwi. I myśmy zrobili zdjęcia z tych plam, bo wtedy, już tego dnia, jak myśmy tam byli w latach 90., te plamy były na ścianie. Powiedzieli nam, że nie idzie niczym tych plam zamalować. Co omalują, to te plamy wychodzą. Dokonywała tego kobiety. Piłą się do ciała. Kobieta rozcięła lewą piersi na żywo. Jeszcze ledwo bijące serce brakło. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.